Do niecodziennej akcji Dziecięcy Świat w Kolorach włączył się Oddział Dziecięcy Specjalistycznego Szpitala w Brzozowie. Akcja ta stanowi autorski program Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka, która od 2005 roku zajmuje się odnawianiem i kolorowaniem szpitalnych korytarzy na oddziałach dziecięcych w całej Polsce. Brzozowski Szpital to już 16. placówka, w której barwne, bajkowe postacie ze ściennych malowideł spoglądają i uśmiechają się do małych pacjentów. Akcja Dziecięcy Świat w Kolorach jest autorskim programem Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka, stworzonym po to, aby zamieniać najkrócej mówiąc smutek w radość. Czyli jest to odnawianie szpitalnych wnętrz, zamienianie ich w bajkowe krainy właśnie po to, aby dzieciakom łatwiej było zapomnieć o bólu, cierpieniu. Nie bez znaczenia jest fakt, że autorką bajkowego wystroju dziecięcego oddziału jest artystka, rodowita brzozowianka, obecnie mieszkająca w Gliwicach, Joanna Jeleniewska. A skąd pomysł? Ja nie ukrywam, że to jest pomysł, który zrodził się gdzieś tam w trakcie naszej luźnej rozmowy, tak, z panią Olą. Pani Ola zasugerowała, że chcieliby tak w następnej kolejności pomalować jeden z oddziałów na terenie województwa podkarpackiego. To jako, że ja tak, rodowita brzozowianka, zupełnie luźno rzuciłam temat pod tytułem: słuchaj, w Brzozowie jest oddział dziecięcy, tak? Może tam dałoby się coś takiego zrobić? Jak widać, udało się, tak? Program wspierają także artyści Justyna Steczkowska oraz zespół Pektus, którzy przekazali życzenia małym pacjentom z Brzozowa. Kochani mali pacjenci, bardzo mi przykro, że nie mogę być na uroczystym otwarciu waszego oddziału dziecięcego w Brzozowie, ale jestem po prostu w pracy. Niemniej jednak czuwa nad wami magiczna wróżka, nie tylko ona. Wszystkie anioły modlą się codziennie o wasze zdrowie. Wierzę, że jeśli dołączycie się do nich, a przede wszystkim znajdziecie w sobie ogrom wiary w to, że wszystko będzie dobrze i na pewno wyzdrowiejecie, to tak właśnie będzie. Wszystko jest w was. Całe wasze serce i cała dusza chce wyzdrowić. Teraz tylko wy miejcie siłę i wiarę w to, że tak będzie. Ja wam mówię, że tak będzie. Wróżka też, aniołki też. A teraz całuję was mocno, życzę dużo zdrowia i miłości, która zewsząd was otacza. Przesyłam wam całusy prosto z serca. Wszystkiego dobrego. Cześć, tu zespół Pektus. Pozdrawiamy wszystkie dzieciaki ze szpitala w Brzozowie. Jesteśmy z wami duchem, ślemy wam buziaki. Życzymy wam, kochani, dużo uśmiechu na twarzy i pogody ducha. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, jak również wasze kolorowe wróżki. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć! Na uroczysty finał kolorowej akcji, który miał miejsce 14 listopada, przybyli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciel firmy Śnieżka, ordynator oddziału dziecięcego Bożena Senkiewicz oraz zastępca dyrektora Brzozowskiego Szpitala do Spraw Lecznictwa Andrzej Piotrowski. Szpital w Brzozowie bardzo chętnie włącza się do różnych akcji, szczególnie tych, które mają na celu pomóc pacjentom, w tym przypadku pomóc małym pacjentom w ich dochodzeniu do zdrowia, czyli w lepszym samopoczuciu i dlatego postanowiliśmy się włączyć, ponieważ te postacie przypominają dzieciom świat bajek, świat marzeń, świat, który jest daleki od choroby i dlatego uważaliśmy, że ta akcja jest taka bardzo potrzebna, szczególnie dzieciom. Na zakończenie w bajkowej atmosferze dla małych pacjentów wystąpiły podopieczne Urszuli Woroniec, wokalistki brzozowskiej estrady Oliwia Mielcarek i Julia Kałamucka. Co lepiej skupić się bez końca, gdy przed tobą tak się nowy dzień. Bój przez okno złoty promień słońca, zabrał przed nam wszystkie myśli złe. Optymizm mam zaraz czarne koty, a była już ze dni śmiechu gaść. Poczuj życia rejt, uwierz w dobre sny. Pozytywnie żyj, do przodu żyj. Bo świat trzeba różnie bić, chciał zapuszczać drzwi na co dzień. Bo świat ma wspaniały smak, wybito tak świat ma wspaniały, świat ma wspaniały, świat ma wspaniały. Bo taka farba to nie to, zaczyna być cisza druga ta. Oczy zamyka, ucieka, na wielkiej sceny jest szybka skóra. Śpiewa, witaj się, mówię.
świat.